Like a bridge in troubled waters, he was there. When the storms of life came crashing, he was there. When our hearts were heavy laden, he was there. To redeem our hearts from every brokenness. To the lost and departed, he was there. To the orphans and the helpless, he was there. To the weak and discouraged, he was there. And he's still here, he's always here. He is the everlasting light that's shining in the dark. He is the everlasting hope. He has set the captives free. For he has opened up his heart. When the storm of life came crashing, he was. Yes. Pozdrowienia od rodziny Elohim. Widzowie na całym świecie. To jest Wise Man Daniel, wasz syn, wasz przyjaciel w Panu. Parę dni temu dowiedziałem się tym, co się stało kanałowi Emanuel TV na YouTubie, że został usunięty. Ale w każdej sytuacji Biblia mówi, że mamy oddać dziękczynienie Bogu. Ja wiem, że Bóg przeprowadzi nas przez to. Dlatego jestem tutaj. I modlę się, ponieważ nie ma nic, czego modlitwa nie mogłaby zrobić. Chcę wykorzystać tę okoliczność, aby szukać i prosić o partnerów Emanuel TV na całym świecie, tych, którzy wspierają i modlą się, abyśmy razem z naszym prorokiem TB Joshua stanęli i modlili się. To nie jest czas, żeby kogoś oskarżać YouTube'a jako ciało, ponieważ oni grają swoją rolę. To nie jest normalne, żeby chcieć stracić tak dużą osobę na swoim kanale. Wyobraźcie sobie, 1 800 000 subskrybentów, 500 milionów oglądalności. To jest bardzo dużo, także widzimy, jak daleko mój mentor, prorok TB Joshua, doszedł w ratowaniu dusz dla Chrystusa. To jest misja proroka TB Joshua'ego, to jest misja Emanuel TV. On jest filantropem, ma potężne serce. Jego charyzmatyczny sposób wprowadza dusze do tego, żeby właśnie służyły Chrystusowi. Jego radością jest widzieć ludzi w radości. A więc przyjdźmy razem, po to tu jesteśmy, na tej górze, aby modlić się o Bożą interwencję. Nie jest to czas, aby oskarżać za kogo o cokolwiek. Jest to czas, aby razem, przede wszystkim dla tych, którzy są dobrzy w technologii, w socjalnych mediach, na internecie. Jeżeli jesteś dobry w tych rzeczach, to zobacz, co możesz zrobić, aby prosić, nie oskarżać, tak żeby YouTube mógł usłyszeć ten głos. Z duchowego punktu widzenia wiem, że mój ojciec duchowy modli się też o tę sytuację i my chcemy go wspomóc w tym, ponieważ wiem, że razem w jedności stoimy i to jest duchowa walka. To jest bardziej duchowa niż fizyczna walka. A więc wierzymy Bogu,
bo nie ma nic, czego Bóg nie mógłby zrobić. Także, abyśmy wspólnie razem teraz stanęli z moim mentorem, prorokiem TB Joshua. Jest tyle milionów ludzi, którzy otrzymali Chrystusa, którzy oddali się Chrystusowi przez Emmanuel TV. Bóg jest miłosierny i oni potrzebują tego kanału. A więc niech Bóg Cię błogosławi, jak dołączasz się do tej walki. Wszyscy, którzy wspieracie Emmanuel TV i którzy kochacie Skoan jako Kościół, przyjdźmy razem, aby Bóg wszedł w serca tych, którzy stoją w opozycji. Nie ma nic, czego Bóg nie może zrobić. Nie powinniśmy walczyć fizycznie. Jest czas na dialog, na pokojowy dialog, bo to może zmienić wszystko. Elohim, Bóg jest w nas.